Hakon, jesteś tam? O, Gladiuszu, Hakon do nas dzwoni. No właśnie, ja słyszę. Złapali mnie i przesłuchali. Dobrze, nie zabili cię. Spotkajmy się na zewnątrz. O, Hakuna, dobrze. O, witamy w kolejnych przygodach w Degliwicach. Gladiuszu, dlaczego? Co ty robisz w tej umywalce? Czemu tu jest lina w ogóle? No, powiem tak, szykowałem miejsce. No, chciałem to przywiązać do kranu, bo patrz, ja pokażę ci o co. Aha, no, no, dobra, dobra. Poczekaj, kurwa, nie mogę, bo nie mogę skakać, albo wszedłem na kran i nie wiedziałem jak zejść, dlatego chciałem się opuścić na tej linii. Z kranu, a, no tak, to wiele tłumaczy, no nic, to idziemy dalej. O, sponsorem dzisiejszego odcinka jest G2A, sklep internetowy z grami, sprzętem takim jak myszki, klawiatury, a nawet najnowsze konsole do gier. Przejrzyj ofertę za darmo, specjalny link z promocjami znajduje się w opisie tego filmu, kliknij i sprawdź. Z kolei patronem tego odcinka jest dobrodziejski Instagram, The Real Captain Poland. Dla ludzi łaknących więcej kontentu, zdjęcia z życia wzięte, Insta Stories z YouTube'owego backstage'u, wbij w link w opisie albo wyszukaj na Insta The Real Captain Poland i zostaw po sobie followa. Dziękuję. O, witam. Dobrodzieju, przypomnij o zasadzie, bo pewnie widzowie... Ach, no tak, bym zapomniał, bo to jest bardzo skomplikowany system, który musi być przypominany widzom, bo inaczej widzowie zapomną i nie będą wiedzieli i się zgubią w internecie. Odcinki z Dying Light 2, czyli The Rzeszów 2, ale też zwane Gliwicami, są codziennie, nawet w ilości nie jeden, a może i nawet dwa, ale naprzemiennie, raz na kanale The Bladeusz, zwany też Bladeusz, a także też Bloody, i na kanale Dobrodziej, zwany Wujek Dobro, albo też Dobro. Tak, jest to mega skomplikowany system, może w końcu uda wam się to ogarnąć. No niestety, no kilka odcinków i na pewno zrozumiem, jestem tego pewien. O, co to jest? Jakiś typ, pogadajmy z nim może. No dobra. Nigdy nie widziałem takiego stroju. Jestem gońcem. Gońcem? To znaczy? Należę do gildii gońców. Gildia gońców? Jest nas wielu. Skoro jest was wielu, dlaczego nigdy nie widziałem takiego stroju? Jesteśmy dyskretni. Powierza się nam cenne informacje, więc staramy się nie wychylać. Teraz trochę się jednak wychylasz. To prawda. Nasza baza znajduje się w centrum, a jedyna droga do niego prowadzi przez tunele metra. Przejścia pilnują stróżowie prawa i w tej chwili nie przepuszczają nikogo w żadną stronę. Więc na razie tu utknąłem. Szkoda, zwłaszcza, że akurat potrzebuję informacji. Nie mogę ci pomóc. Mamy obowiązek zachować poufność. Tylko szef gildii może udzielać jakichkolwiek informacji. Więc to z nim muszę pogadać. Można się jakoś inaczej dostać do centrum? Nie mam pojęcia. Na powierzchni pogranicze centrum miasta to ziemia niczyja. Zostało zniszczone w wyniku ataku chemicznego, który odciął tę dzielnicę od centrum. Powietrze i ziemia są zatrute. Tylko najdziwaczniejsze potwory mogą tam przetrwać. Cholera. Muszę się tam dostać. Tak czy inaczej. Powodzenia. No, chyba mówiło o bagnach gliwickich. Chyba tak, bagna gliwickie. A i w ogóle taka dygresja, dobrodzieju. I są jakieś dropy z Dying Lighta? Bo tu mi ktoś napisał. A ja nie wiem. Zgłupiałem. Kurde, jakby było. Może jakieś stroje albo coś? Kurde, dobra, dobrodzieju, to... Ej, chodź zobaczyć coś tutaj na dole, może to coś fajnego jest. W ogóle gdzie my jesteśmy, w jakimś metrze? No dobra. Metro w Gliwicach, ale wymyślili. Metro w Gliwicach. To miejsce tylko... O, jak głęboko, dobra, zejdźmy na dół. Potrzebni są wszyscy gracze, okej. Ej, tutaj coś jest. Komendanta zabił jakiś łóżko znalazłem. Z bazaru. I skrytka, a to moja skrytka. Dobra, tutaj możemy odpocząć, Bladeuszu. Bo jakbyśmy znaleźli sklep, to wiesz, można byłoby sprzedać towary, a to chyba zablokowane jest, wiesz? Ale znajdzie się na pewno jakiś handlarz. Gdzieś tutaj na pewno jest, bo to chyba jakieś takie podziemne miasto metrowe. Podziemne miasto metrowe. Bladeuszu, chodź tutaj, pogadamy z panowymi policjantami, oni na pewno nas wskażą we właściwym kierunku. Może tak być, dobra, porozmawiajmy z nimi, zobaczymy co powiedzą. Powiem ci jedno. Jeśli Aitor nie znajdzie mordercy Lukasa, to Jack Matt osobiście powiesi go za jaja. Aitor sporo zyskał na śmierci komendanta. Co chcesz powiedzieć? Nic. Tylko tyle, że gdyby Lukas nie zginął, Aitor nie zostałby komendantem. Podejrzewacie, że Aitor jest w to zamieszany? Podejrzewam, że jeśli będziesz podsłuchiwał, to marnie skończysz. Ostre słowa, co nie? No dobra, to żeśmy sobie pogadali. I w ogóle nie miałem napisów, jak gadali. Dziwna sprawa. Nie miałeś napisów? Dziwna sprawa też, to bardzo podejrzane.
Dobra, co to jest? Może ten chłop z miotłą coś nam powie? Nie, niestety nie. Nie. Czołem obywatelu tylko powiedział. Dobra, czy tutaj kurde, jest coś do podpierdolenia? Nie, niestety nie. No, nie ma tutaj gościa, który sprzedaje towary? Co to za bezadziejna melina jest? No właśnie, jakieś takie miasto, ale nie miasto. Dobra, wychodzimy stąd, dobrodzieju. Nie ma co. Tylko marnujemy tu czas, dobrodzieju. No dobra. Tutaj jest. Ej, to chyba tam nie chcieli się dostać. Nie chcieli nas puścić, pamiętasz? No, chyba tak. Pomóż nam w śledztwie, to musi być to. Ci z bandytami. Dobra, co? O, tu jest chyba jakiś rzemieślnik. Co on tutaj może... On chyba może ulepszać. Zobaczmy, handluj. On ulepszyć możesz te. O, ale ja nie mam pieniędzy. A ulepszenia ulepsza się za trofea. Zobacz, możesz apteczkę ulepszyć na przykład. To jest spoko, no. Ej, apteczkę to chyba ulepszę, wiesz? A możesz inna, na przykład rzadka jakaś broń miotana mina. Unika, co to jest? Wspomagacz odporności na obrażenia. Wytrych można ulepszyć. Ulepszam wytrych. Wzmacnia broń, dzięki czemu jesteś trwałość. No, części do wyważania. Potrafią zastydzić. Dobra, musimy znaleźć tego sklepikarza, bo ja muszę sprzedać. Ja też mam pełne kieszenie. O, shopkeeper, to musi być tutaj. Ja muszę sprzedać w ogóle te broni, bo ja mam strasznie dużo gównianej broni, których nie potrzebuję już. Sprzedaj, czekaj, tak. Co ja mogę tu zostawić? Pałka 19. Mam tylko 4 broni? To mało. Myślę, że mam więcej tych broni. Właśnie, bo tu są na przykład takie rzeczy, jak... co to jest? Gdzie są sprzęt? Ubiór? Dobra, o właśnie. Które dobra można sprzedać? Nie wiadomo co, nie? Tutaj jest sprzedaj wszystkie przedmioty wartościowe za 2000 monet. Opłaca się? No, w sumie dużo dostaniemy, ale to chyba się sprzedaje, no bo to... O pierdole, nie ma problemu. No i sru, kurwa, jak teraz bogaci jesteśmy. Teraz to sobie kupię. O kurde, sobie tutaj sobie kupię. Zwykła bluza z kapturem, Ale ten sumie fajny rzeczy. Jakiś młotek mechanika. Jakie w ogóle mam bronie? Ja nie wiem, jakie mam bronie. Poczekaj, to pokazaj, co to jest? Kosz wytrzymałości parkura minus... O, jakie wygodne trampki można kupić, kozackie. Ale trampki ja mam, miałem sobie bluzę z kapturem kupić. Buty sportowe dla mendyka. Ja kupuję bluzę z kapturem. Poczekaj, muszę zobaczyć, co ja mam, bo ja jednak nie wiem, co ja mam. Ekwipunek? Co to mam? Rękawice? Jakieś bryczesy? A w ogóle nie mam bluzy. Dobra, rację, to bluzy trzeba kupić w takim razie. Patrz, teraz mam pieniądze, idę do rzemieślnika i sobie coś, nie wiem, ulepszę. Redukcja obrażeń, no nie, to trzeba kupić, co nie? Ona ma ten, na minę ma ten, wzór. Kamizelka, koszulka, nie, to kamizelkę kupimy bardziej, tak. Dobra, kupiłem kamizelkę, a co tutaj jest? Da się jakoś porównać z tym, co się ma? Chyba średnio. Komin można kupić fajny. XP, o kurde, to jest fajne. Biorę. Jakieś 100. No. Dobrodzieju, zobacz jak ja teraz wyglądam. Jak ci się podobam? Poczekaj, się zobaczę. O, jedzenie przyszło. Zaraz wracam, dobrodzieju. Dobra, nie ma problemu. Ja tutaj muszę posprawdzać dokładnie nasz ekwipunek. O, mamy bluzę z kapturem. Bardzo dobrze wyglądam. Jakaś czapka by się przydała. Czy on ma jakąś czapkę? Pokaż. Aiden. Dobra. Czapka. Kurde, nie ma żadnej czapki. Jak ja mam się tutaj ubrać, jak tu nie ma żadnej czapki? Bez sensu, kompletnie. Dobra, jedynie przyszło. Zaraz będę musiał odebrać, dobrodzieju. Dobrze, nie ma problemu. Co one dają? Ja butów nie kupuję. Kupiłem tylko bluzę. I chciałem kupić czapkę, ale trudno. Ja kupiłem absolutnie wszystko. Kto bogaty? Zobacz, jak wyglądam. Dobrodzieju, pokaż mi się. Pokaż. Zobacz, jak wyglądam. Ładnie, no. Ja mam taką, widzisz, bluzę z kapturem, ale trochę... Ty też masz czapkę. No, mam czapkę, ale wolałbym inną czapkę, bo ta mi się nie podoba. Ale w sumie karwasze i rękawice mógłbym kupić, bo mam takie pospolite. Dobrać jedzenie. Nie ma problemu, ja tutaj się ubiorę, żeby ładnie wyglądać. Skórzane ochraniacze. Rzadkie. Unikatowe, dawaj. O kurwa, jakie drogie. I wydałem całe pieniądze, no i chuj. Pamiętaj, niech mój sklep będzie dla ciebie stacją docelową. Ej, gdzie one są? Gdzie te rękawice? Plecak? Już kupiłem. Ja chyba mnie w chuja zrobili, bo nie widzę tego. Kupiłem. Wabik. Tutaj, tu nic nie ma. Narzędzia, plecak. Aiden,
Chodź, jestem na dachu obok metra. Cicho tam, Hakon, nie mam czasu, ubieram się. Uo, ale mogę minę stworzyć. Duszące. No dobra, niech będzie. Tylko jedną minę. Bardzo ładnie. Dobra, jest mina. Dobra, już jest. O, jak cię głośno było słychać. Dobra, ja już... Ej, ogólnie mnie handlarz mnie w chuja zrobił. Kupiłem rękawice, ale ich nie mam. Nie wiem, o co chodzi. Tacy są handlarze. Oszukują, gdzie no. tylko się da. Poczekaj chwilkę, bo wiesz co, ja będę wyłączał softboxa chyba jak nie będę nagrywać. No pewnie wyłącz sobie, nie no. mam problemu. Dobra, Nie za bardzo męczy, tylko no będę... Skoro to mamy, no to... Czekajcie... A bo tutaj, o dobra, tutaj mamy. Dobra, już wiem. Przestań używać, dobra. Tutaj, nie mamy innego. Tak będę robił. Chodź, jestem nie na mamy innego. Ty sobie dobra. Masz, w ogóle masz na OBS-ie pauzę? W razie W? Mam, oczywiście. Dobrze, to dobrze. A chcesz sobie zjeść teraz, żeby ci nie ostygło? Zjem w odcinku. Dobra. Stygnie, ale trudno. Chodź tu, kolego. No dobra, no ja już cię ubrałem generalnie. Teraz sobie ulepszę broń, bo kupiłem jakieś ulepszenia. Ale tego nie chcę, bo to się za chwilę rozdupi. Więc może to bym dobra, ulepszył. Już jest, już wracam do gry. Dobra. Wytwarzanie, umiejętności. Dobra, dobrodzieju, już jestem. Tutaj. Jak to się robiło? Przestań używać, upuść. Czekaj, jak to się... Jak się ulepszało broń? Bo już zapomniałem niestety. Jak to się robiło? Ulepszało? Ulepszało broń, no. Musisz wejść w ekipunek i tam po prostu jest coś takiego jak modyfikuj, wiesz? Modyfikuj. A ja ty kupiłeś ulepszenia od niej? To kupiłem ulepszenia, ale właśnie coś nie mogę zmodyfikować. Martwi mnie to bardzo. Wspomagacz odporności na obrażenia. Wzmocnienie, wzmacnia broń, dzięki czemu jej trwałość jest dłuższa. To jest najfajna. Jak wzmocnię, to mogę potem chyba to ulepszać też, tak? Wzmocnienie, dobra, fajna, nawet spoko. Fajne, fajne, to ciśnięcie, broni zakończone, część środkowa. Co to znaczy, co to, modyfikacje broni zakończone, a modyfikacje broni część środkowa? O co może chodzi? Dziwne. No. Ej, mogę tylko, mogę tylko te bronie. To trochę słabo. Ale sierpak mógłbym w sumie zmodyfikować. No dobra, niech będzie. O, część środkowa. Damy ciśnięcie. Nie, nie mogę niestety. Bra, bo nie mam tych, no dobra. Dobra, dobrodzieju, możemy po tej krótkiej wprowadzeniu myślę, że możemy iść. Oczywiście, już tutaj, czekaj, bo ja tutaj broń możemy sobie podmieniam. Możemy iść na jakąś epicką wyprawę, dobrodzieju. Sierpak, to dobra. Dobra, pasuje. Ej, ale ja bym chciał generalnie, bo widzę, że tutaj mam więcej rzeczy i chyba mnie trochę oszukuje ten handlarz, że ja mam rzeczy, które bym chciał sprzedać. No, tak, ja zobaczę w sumie. Ej, ja też mam strasznie dużo broni. Gdzie te bronie można? No właśnie, jak wchodzę do niego, to jakby tak... Może on po prostu nie kupuje tych słabszych broni, wiesz? Myślisz? A czekaj, może... zrobimy tak. Czekaj, to... To sobie zrobię to... To... Może on nie chce tych słabszych broni kupić po prostu, wiesz? Tak może być. Że stwierdził, że tego nie kupuje i nie ma bata, no. No nie, no rzeczywiście. Tacy są handlarze. No dobra, no niech mu będzie. To jest dla ciebie zawsze otwarte. Dobra, dobrodzieju, nie ma co tracić czasu. Lecimy na jakąś wyprawę, to jest bardzo musimy ważne. Musimy się spotkać z Hakonem. Hakon już wkurwiony na dachu siedzi i cały czas na radiu mówił, że kiedy tu przyjdziemy, ile ma czekać. Dobra, ta, gdzieś tutaj. Tak, dobra. To było tu? Nie. To jest gdzieś tam, chodź, musimy z Hakonem porozmawiać. Gdzieś na dachu czeka, jest rozjuszony. Gdzieś tam, dobra, no. chodź. Ej, czemu idziemy w dzień, jak jacyś debile? No właśnie, bez sensu. Ale niestety nie mamy gdzie się prześpiać, może przy Hakonie będzie jakieś łóżko. Miejmy nadzieję, co nie, bo w dzień jest strasznie niebezpiecznie. Lepiej nie ryzykować, dobrodzieju, tak mi się wydaje. Lepiej nigdy nie ryzykować, lepiej te gliwice nie są bezpieczne w no, dzień. No właśnie. Oj. Nawet bym powiedział, że są bardzo dużo bardziej niebezpieczne. Nawet tak bym powiedział. Dobra, tu jest chyba ten dach, gdzie czeka Hakon. O, gdzieś tutaj. O, 15 tutaj, o zobacz jak sobie chilluje. Cwaniak się siemano. Elo, Hakon. No to, czego od ciebie chcieli? Aitor chciał, żebym mu pomógł. No dobra, nie będzie. Aitor powiedział, że przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. Co? W czym miałbyś mu pomóc? Mam znaleźć broń Lukasa zwaną Łazarzem. Łazarzem. Zniknęła z miejsca zbrodni. Wierzę, że jak ją znajdzie, namierzy mordercę.
Łazarz, co? Taki wymyślny kastet, tak? Znam faceta, który sprzedaje kradziony towar i inny szajs. Pasera? Trochę pasera, a głównie oszusta. W dodatku nieudolnego. Pół miasta ściga go teraz za długo. Jeśli ktoś jest dość głupi, by kupić especką broń, to właśnie on. Jak się nazywa? Hubert Kerbacos, znany jako chujowy Hubi. Codziennie rozkłada interes w bliskim wiatraku i czeka na klientów. Pewnie sprzedaje espekom zielsko i gorzałe. Jeśli chcesz znaleźć Łazarza, pogadaj z Hubim. Ja sprawdzę inne tropy. No dobra, chujowy okay. Hubi, musimy go znaleźć. Chujowy Hubi, słyszałem o... Słynny gliwicki oszust i paser. Słynny gliwicki paser. Jak chcesz zostać uskrany, to pisz do chujowego Hubi. No tak, tylko w jego salonie ciaście w chuja zrobią. Chujowy Hubi. O, tutaj po lampie pasuje. O, jaka ładna lampa. Dobra, pyk. Wspinamy się, dobrodzieju. I tutaj cyk. Idziemy do chujowego Kubiego. Ej, wiatrak, wiatrak, dobrodzieju, do wiatra! No to tam musimy wejść, nie ma innej opcji, musimy wiatrak, dąb. Wywołać kolejnych gliwiczan, którzy przyjdą i zbudują dom. Tak, taka jest tradycja. Taka jest tradycja gliwicka. Gdy gliwiczanin widzi kręcący się wiatrak, to znaczy tylko jedno. Trzeba zbudować dom. O, umiejętność parkouru zdobyłem. O, jak ile ty masz już parkouru? Ja mam, czekaj. No to jest mój jakby trzeci, nie? Chyba. Jak tyś to zrobił? Ja jeszcze, mi jeszcze dużo brakuje. Co ty no żeś zrobił? No, no. Może to od tego spierdalania przed zombiakami, bo cały czas spadałem w dół. Tak. Dobra, jest taka opcja. Ej, ale teraz w sumie aktywne lądowanie mam tylko. Nie mogę nic innego kupić. Dlaczego? Wymagana wytrzymałość 140. O kurde, ty! Tutaj trzeba jakby nie możesz pewnych umiejętności kupić, dopóki nie będziemy mieli tych wibratorów i nie ulepszymy sobie wytrzymałości. Ale jaja. No. Trzeba poszukać wibratora. No, to centralnie. Pewny chwyt już mam, ale muszę sobie wytrzymałość zwiększyć, bo inaczej tego nie kupię. To musimy zwiększyć wytrzymałość. Przecież jak ty to chcesz, żebyśmy to... No. Ej, ale... patrz, wchodzimy na wiatrak, a tu jest ten typ, którego szukamy. Ostatni gość. Tak? O. No chodź tutaj, zobaczysz. Dobra, już tego. Idę. No nie uwierzysz. Zabrałeś mi windę, muszę teraz poczekać. Nie uwierzysz, dobrodziej, no zobacz. Tu jest ten typ, na którego czekamy. O kurde, czemu się złapałeś? Dawaj, dobrodzieju, dasz radę, musisz użyć swojej umiejętności skoku, to jest jedyny sposób. Wracaj z tą windą, szybko! Natychmiast! Dawaj teraz! Teraz! Dobrze! Tutaj, za tobą musisz skoczyć! Tutaj, dobrodzieju! O, no dobra, skaczę! O! No kurde. No patrz, tu jest ten typ. No, rzeczywiście. Chujowy Hubi, siemano! Hubi, elo! Hubert? Gdzie tam? Też czekam na Hubiego. Kolejka jest. A, dobra, to nie. Dobra. Wiesz, kiedy będzie? Może za godzinę, może za dwie. Z chujowym Hubim nigdy nie wiadomo. Ale Bimber to ma najlepszy. Także warto poczekać. Nigdy nie wiadomo, kiedy chujowy Hubi przyjdzie. Poczekam. No dobra. Dobra, poczekajmy tutaj. Tu se usiądziemy. Możemy wejść na wiatrak, ale nie teraz, wejdziemy później. No, dopiero jak chujowy Hubi przyjdzie. O. Dopiero jak chujowy... O, chyba przyszedł chujowy Hubi. Zaraz zobaczmy. O, jest! Hej. Hubert? A kto pyta? Klient. Chce coś kupić. Hej, to ty jesteś ten nowy, którego chcieli powiesić. Hubi, masz specjalnego klienta. To ten pielgrzym z bazaru. Czekaj, chcę tylko coś kupić. Czyli o nie. To był Hubi, tak? Tak, zdaje się, że miał pilne spotkanie z innym klientem. O nie, wiatraku nie ruchomiliśmy, najgorsze. Najgorsze, ale teraz to zrobimy. O, chodź, Bladuszu. I teraz kogoś ściga. Tak. Ale poczekaj, on nie ucieka, on ucieka nam. Dobra, dobra. Ucieka nam? Wiatrak, ty zrób wiatrak. On... No dobra, a ty go goń. Albo nie, ty go goń, a ja zrobię wiatrak. No dobra, to ja za nim lecę. Biegnie na północny wschód. Dobra, pospiesz się, dobrodzieju, ja tymczasem wejdę na wiatrak. Jak to się mówi... Dobra, gdzie jest chujowy Hubi? Tak, gdzie on zwiał? Ej, bo ja go nie widzę. A, tam jest. Tam ma znacznik, biegnie za nim. Czemu ja mam ten... Aktywuj wiatrak. A, no dobra. Ty, ale ja nie mam znacznika. Ale ja... A nie, dobra, mam. Znacznik, zaufaj mi, musisz do Hubiego biec. A dobra, ja już biegnę, wracaj tu! 50 sekund masz, żeby go dogonić, dasz radę! Ja tymczasem wiatrak zeperuję. Dobra! Wszyscy gracze są potrzebni, dobra! Myśmy manianę odwalili! Chujowy Hubi, zatrzymaj się w imię prawa!
Przez niego debila wiatraku nie uruchomiliśmy! Kurde, jak on zapierdziela, on ma jakieś szybkie buty! Złap chujowego! Kubiego! Już go prawie mam! Dowódcą o, też mam kolejny poziom parkura, zajebiście! O! Szybko, leć! Leć! Ty no, jak on zapierdziela! No nie ma szans, że ja go dopadnę! Szybciej, Aiden! Prawie go miałeś! Jak prawie? Prawie go miałem, on jest 100 metrów ode mnie! Kurde, chyba nie wiem, czy nam się uda! Jak opuszczam obszar misji? Co ty pierdzielisz? Próbuję! Nie! Nie dam rady! Już tak blisko byłem! Teleportowałem się na wiatrak! A, nie wejdę tutaj! Najgorzej! Chyba mi się nie uda. Kurwa, zgubiłem go! Aż się wypierdoliłem, bo spadłem z gzymsu. Odrodzenie! Co też w ogóle poproś o pomoc? To chyba, że inny gracz może zaprosić, XD. Nie, no daj spokój. Dobra. No, gdzie jesteśmy? O, na wiatraku. No dobra. Ej, on znowu ucieka! O kurde, szybko, za nim! Szybko! Hako, on ucieka! Łapać go! Szybko! Widzę go! Biegnie na północny wschód. Szybko za Hubim! Szybko, chujowy Hubi, nie może nam uciec! Chujowy Hubi, nie może nam uciec! Dawaj, biegnij, szybciej, biegnij! Jeden. No biegnie! Jak prawie go miałem, że jest daleko! Dobra, cyk! Na tą drabinę, nie wiem po co! Na tą linę! Piu! Hyc! Na linę! Hyc! O kurde, dobra, dam radę! Może dam radę, nie wiem! Oj, się wypierdzieliłem! Jestem tuż za tobą, Bladeuszu! Dobra, biegnij, dobrodzieju! Znam najszybszą drogę, zaufaj mi! Pyk! Hyc! O kurde, jakie parkury! Szybko, dawaj, dobrodzieju! I górą! Chujowym Hubim! Oj, skrzynka, muszę przeszukać, nie, to jest silniejsze ode mnie! Dobra, ja też, dobra, złom, zgarniam! Szybko, już prawie go mamy! Nie wiem, gdzie on jest! Gdzieś zniknął! Kurwa, gdzieś tu ma być! Nie ma go! Nie ma go! Gdzie on jest? Niemożliwe! Poszukał nas. No, jak się pewnie przyczaił. Rozejrzyj się. No, czekaj, dobra. Spina się. Spina się. Widzisz budynek GRL? No. Który to jest budynek GRL? Chyba ten wysoki, tak mi się wydaje. Ten tu? No, chyba tak. To jest zwane... Tak! Kurde, to jest lina, ale z liną się nie dostaniemy tam. Może tutaj? Ten, tak, ten musimy się dostać. Dawaj, daj po tej siatce. O chuj, nie mogę się tego złapać! Dobra. No, ale tutaj da się wejść, chodź. Tak, tamtędy? Tak. No dobra. Idę! Cyk! Chujowy Hubi musiał się wejść na dach, nie wiem kiedy. Dawaj, dobrodzieju, coś dla ciebie. Cholera, zgubiłem. Znowu? Na pewno jest na tym dachu. No kurde, Hakon, jesteś beznadziejnym spoterem. Dokładnie. Dobra, czekam tutaj na ciebie, dobrodzieju, chodź. A też już idę, już idę. Chodź, dobrodzieju. Stary, o, dobry parkour. Nie ma problemu. Chodź. Tutaj gdzieś chujowy Hubi uciekł. Musimy go to zbadać. Hubert! Hubert! Chcę tylko pogadać! O, tutaj jest chyba. Mamy go. O, siemano. Mnie. Ja nie... Znaleźliśmy. O, chujowy Hubi, mamy cię. Nie rób mi krzywdy. Ja nic nie wiem. O czym? Jeszcze cię o nic nie spytałem. Ja o niczym nic nie wiem. Przysięgam. Podobno jesteś paserem. Paserem? W życiu. Prędzej pośrednikiem. Szukam Łazarza. Należał do Lukasa, komendanta SP. Tylko mi nie ściemniaj, że nie wiesz, kim jest Lukas. Nie zamierzałem. Wiesz cokolwiek o Łazarzu? Żartujesz sobie? Nie przyjąłbym tego kastetu, nawet gdyby ktoś mi go wciskał. Nie jestem idiotą. Ta broń jest stanowczo za śliska. Skąd wiesz, że Łazarz to kastet? O, dokładnie, on coś tutaj... A może dlaczego przede mną uciekałeś, tak? A, no dobra. Dlaczego przede mną uciekałeś? Człowieku, co 5 minut ktoś zaczyna mnie gonić. No okej, może ludzie mają powód, żeby się wkurzać, ale ja wszystko naprawiam. Szybko, w końcu, czasami. Chujowy Hubi. Skąd właściwie wiesz, że Łazarz to kastet? Nie wspominałem o tym. Daj spokój! Wszyscy wiedzą o zabawce Lukasa. Ciągle się nią popisywał. Gdyby ktoś myślał, że ją mam, uznałby, że zabiłem Lukasa. A to bzdura! Ale ktoś chciał ci ją sprzedać, nie? Mówiłem już. Niech ci będzie.
Może i ktoś chciał, ale nie powiem kto. Dbam o poufność klienta. Przestań pierdolić. Gadaj albo... Ma na imię Maja. Spotkałem się z nią w kamienicy na Meatpacking Square przy starym sklepie rzeźnika. Nic więcej nie wiem. Daj mi spokój. Widać stamtąd jakieś koszary czy coś takiego. Znajdę to miejsce. Ach, Maja, słynna zabójczyni Lukasa, no. Skrytobójczyni Maja. Skrytobójczyni Maja. Znana w całych Gliwicach ze swoich skrytobójczych zdolności. Hubert mówi, że jakaś... O, Madusu, wchodzimy tu. Łazarza. Tak. Znasz Maję? Nie. Idę na Meatpacking Square. Co my tutaj mamy? Meatpacking Square? Pojebane miejsce. Są tam koszary, które wojsko pozostało jeszcze w 23. O, dobra. Podobno jest w jednym z okolicznych budynków. Okej. Odzywaj się, stary. Niebezpieczny obszar. Niebezpieczny obszar? Proszę cię, Bladeuszu. Niebezpieczny obszar to nasze drugie imię. O Jezus! Matko jedyna! Bladeuszu, szybko do góry! Kurwa. Oła! Oła! Wiesz dlaczego? Bo musimy przyjść w nocy. Ale musimy tu przyjść, bo tu jest ten inhibilator. O nie! Dobrodzieju, przestań się wygłupiać! Chciałem tylko zajrzeć! No dobra, no trudno. Może tutaj kiedyś wrócimy. Dobra, musimy zrobić tak. Musimy, ja wiem co musimy zrobić. Wrócić do wiatraka. Uruchomić wiatrak. Tak, wiatrak, wiatrak. Zrzemniemy się i przyjdziemy tu w nocy. Tylko dzięki temu nową umiejętność parkoura osiągniemy. Lecimy, Bladeuszu! O kurwa, nie trafię. Nie trafiłem, dobra, nieważne. Dobra, do wiatraka, szybko. Dobra. Kurde, nic. Chyba tego nie przeżyję. Jak chcę, żyje, Bladeuszu. O, tam jest, dobra. Skocz! Wiatrak klon! O kurde, ale jebłem. Dobra, do wiatraka, dobrodzieju! No dobra, wchodzę na górę. Cyk, tędy. I pewnie tędy. To na górę, elegancko. Tak się tu. Wchodzi. Bo. Kurde, znalazłem bandytów. Dobra, nie mam czasu. Ja do wiatraka biegnę. Ej, gdzie ja tutaj mam skoczyć? A tutaj! O! Dobra, prawie spadłem, ale było blisko. I tu! Odpalam to, Bladeuszu! A nie, muszę poczekać na ciebie. Dobra, już biegnę, wybacz, że tak długo! Ej, moment, trzeba się zgubić. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś 200 metrów ode mnie. Łej, ty pobiegłeś nie do tego wiatraka! Ale widzę cię, jak tam jesteś na dachu, obserwuję cię z lornetki. O, gdzie jestem... Chodź, jestem na szczycie wiatraka, czekam na ciebie, Bladeuszu, szybciutko. Będę obserwował twoją drogę lornetką. Dobrodzieju, nie do tego wiatraku pobiegłem. Nie szkodzi, wiatrak to wiatrak. Dobra, ale tego drugiego też chcę. Dobra, nie ma problemu. Ale się wspinasz, o, wszystko widzę, ale biegnie, zobacz. Ej, to jakiś typ mnie zaczepiał. Nie, nie przejmuj się nim. O, piękny skok, Bladeuszu, bardzo ładnie. Dawaj, dawaj. A już idę, dobrodzieju. Dobrze. Śmielutko, tutaj, o, dobrze, skoczył tutaj. I na następny budynek, siu, bardzo dobrze. A, widziałem, jak zręcznie. Już zaraz tutaj, dobrze. Już inny, patrz, jak błyskawica jestem. Dobra, cyk. Ale to jest właśnie dowalone w Dying Light'cie, że możesz się zgubić od drugiego gracza i każdy robi co innego, nie wiadomo o co chodzi. O, bardzo dobrze, no. Już jestem. O, nie jest wymagający parkour, bardzo szybko się tu wskrobiesz. No, właśnie widzę, co nie. O, faktycznie, tu jak drabinę zamontowali. Dobra, to już wchodzę. Wiatrak Villedor. Mhm. Dobra. Muszę poczekać na te wielkie kolumny jeżdżące. Dobra, już chodzę. Kryjówka nocnego biegacza. Zobacz, Bladeuszu, odkryj sobie tą, nie latarką. Gdzie to jest? Pokaż. Jak jest taki most rozdupiony. I takie dwa żółte dźwigi są na moście. A, żółte dźwigi na moście? O, tu! No. O, faktycznie. I to, i to automatycznie odkrywa, czy jak to działa? Chyba na mapie nam zaznacza, tak mi się wydaje. A, automatycznie? O jest! Kryjówka, dobrze wiedzieć. No, ej, patrz, tam jest też wiatrak. Wierzba, tam nie... Mroczny zaułek też znalazłem. Po lewej od kryjówki biegacza, na dole. Drzew działa. Tam coś też jest. Ej, musimy te wiatraki zdobyć, zobacz, tu jest dużo wiatraków. Dobra, odpalam ten wiatrak. Odpalaj, pewnie, że tak, ja tutaj spoglądam wszystko. Dobra, teraz powinien działać.
O, no i przyszli Gliwiczanie i wybudowali dom. Stara gliwicka tradycja. Ale jaka nutka taka smutna, no. Bo wieczorem to robimy. No, no w ciągu dnia. Gliwiczanie nie lubią w ciągu dnia budować domów. Oj, nie lubią. Dobra. No i dobrodzieju, a widzisz, tam jest kolejny wiatrak. Nie chcesz tam pobiec? No pewnie. Wiatrak wierzba. Wiatrak wierzba? Widzisz to, co ja? Ja szybciutko się uleczę. Dobra, Bladuszu, gdzie ty jesteś? A, ty jesteś na górze, a ja już na dole. O, musiałem zaskoczyć. Dobra, wiatrak klon. Dawaj, no dobra, no to lecimy do klonu. Do wierzby, to jest wiatrak klon, my do wierzby lecimy teraz. Dawaj do wierzby, to będzie szybka droga, bo tutaj prosty parkour jest akurat. Wiatrak, wierzba. No, tutaj po dźwigu też można chodzić, o. No, tutaj jacyś bandyci. Sprzedam mu kopa i idę dalej. Nie ma co. Masz niekorzystany punkt umiejętności, ale nie mogę chyba inwestować. Jak ten, czy mogę? A nie, mogę punkt parkouru ten zainwestować. No, panowie chyba nie umiem parkouru, ha. Ej, rzucę jakimiś toporami, uciekamy z tym Bladużu. Kumam, o co chodzi. Ej, tu jest jakieś spotkanie w ogóle przy ognisku. Spotkanie śmiesznie. Zakończone porażką. O kurwa. Co? Chyba, żeśmy... Można było zakończyć te spotkanie. Niestety, porażką. Nie stawiliśmy się na czas. Koniec spotkania. Nie ma spotkania. Jak można było spotkanie porażką z ten? Wydaje mi się, że to chodziło o tych bandytów, którzy byli nieopodal. Chyba trzeba było ich wyeliminować, zanim zarżną niewinnych mieszkańców Gliwic. No trudno. Tutaj jest coś... Ej, tu jest główne zadanie? Poszukaj Mai, ale nie teraz! Na początku wiatrak wierzba! Dokładnie. Ej, co? Słyszysz takie piszczenie? Tak, jakiś alarm się po prawo włączył chyba. Ej, jest ten niedalą, ten inhibitor jest niedalą, dawaj go zdobędziemy. Inhibitor? Jest. No, gdzie? Zobacz. Wyświetla się gdzieś tu. O nie, gdzieś tu niżej. 37. Tu jest. Tu jest gdzieś na dole. Tu jest jakieś zejście, może? No. Ej, no zaraz pierdolce dostanę z tymi syrenami, co to jest? Nie wiem. Dobrodzieju, chodź, gdzieś tutaj jest inhibitor. Gdzieś tutaj, widzisz? Pojemnik z inhibitorem nie blisko. Gdzieś tu musi być w budynku chyba. A tu nie da się wejść? Niestety. Musi gdzieś tu być wejście, dobrodzieju, no. Czekaj, tutaj 18, tu już się oddalamy, czyli gdzieś tu na górze pewnie. Tu nie widzę żadnego wejścia. Dobra, mamy. Masz? Tam, jak tam wszedłeś? O nie, inhibitor jest w domu Mai. Dobra, jednak na początku wiatrak chyba. No dobra, no to do wiatraka, trudno. Ale gdzie był ten wiatrak? No tutaj jest, obok budynku Mai jest wiatrak. A dobrze, bo akurat zaczęło się ściemniać, więc dobra pora dnia. O, idealnie. Będzie dobre zwiedzanie Maja na pewno będzie ucieszyć się z naszej nocnej wizyty u Mai. No jakieś dziwne dźwięki słyszę, kurde, co jest grane? Dobrodzieju, ty słyszysz dziwne dźwięki, no, nie zauważyłem. Wiem. Widzę, że po spotkaniu z bojowym Hubim zaczęło ci coś odwalać. Trochę mi odpierdoliło, przyznam się. Nic dziwnego, chujowy Hubi tak wpływa na ludzi. Pyk. O, widzę, że już tam się wspinasz. Spokojnie, jestem ja tu za tobą. Wspinam, dobrodzieju. Kurde, jaki hałas się wszędzie zrobił. No właśnie, no tak. Gliwiczanie, drom mordy. Cyk! O kurwa, nie złapałem, ale przypał. Dobra, nieważne. Jednak chyba muszę skoczyć tutaj, tak coś mi się wydaje. Hyc! Poczekam na ciebie, żebyś mógł się wykazać umiejętnościami parkourowymi. Łatwo. To jest ciekawe. Patrz, znalazłem jakąś bazę bandytów tutaj. Rzut wojskowy THB-17U. Tutaj niedaleko, zobacz. O, ciekawe. To znalazłeś klucz wojskowy? No zobacz, jakiś. Może coś będziemy mogli obejrzeć. Tutaj, po prawej, jakiś. Jakaś baza bandytów, a tam zrzut wojskowy, co nie? Będzie trzeba to odwiedzić. Dobra, odpalaj to! Możesz sobie zobaczyć, co my tutaj mamy. O! No dobra. Kolejny dom zbudowany w Gliwicach. A Gliwice, potocznie nazywane Derzeszów 2 oczywiście, gdyby ktoś dokładnie nie wiedział. Ach, kolejny wiatrak postawiony. Ej, my chyba blisko jesteśmy bazaru, nie? Bazar to jest ta katedra, ta. Tak, ale nie idziemy do katedry, tylko do domu Mai idziemy tutaj nieopodal. Dobra. Znowu jestem na dole, a ty do góry, nie rozumiem tego. Ja też tego nie rozumiem. Dobra, uff. Chodź. Pierwsza strefa jest.
Ej, czekaj, napromieniujmy się, żeby odnowić sobie czas. A, dobry pomysł. O, od razu lepiej. Ej, a to taki mikrodom. Tutaj, ej, zobacz, no? To jest wiatrak dla biedaków. Tutaj nie przyszli gliczanie. No bo w ciągu dnia im kazaliśmy budować, więc tylko mały dom wybudowali, no. No niestety. Dobra, do Mai, szybko, Bladuszu. Dobra, do Mai. Maja ma jeszcze ten instrybutor. Instrybutor ma. Cyk, cyk. Uff. Ta, Maja ma jeszcze ten instrybutor, więc chodźmy. Jak tutaj się do niej wchodzi? Tutaj, przez balkon. Cyk, cyk. Tędy. No już schodzę. No, albo i nie. Maja? Dobra. Nie znalazłem Mai, ale znalazłem coś innego. Papieros. Ale Melina. O, niezła Maja, to się tutaj nieźle zadomowiła, trzeba przyznać, co nie? Dźwięki słyszę. Maja, jesteś tutaj? Chyba biega po całym pomieszczeniu. Ej, świetnik przeszukaj. Patrz, złom, świetniku. I szafkę. Ej, tutaj, do góry, Bladeuszu. Poczekaj. A szafka jest? Daj, szafka. Dobra. Fakt, posrane miejsce. Ta. Posrane miejsce, chodź. Dokładnie. O, instrybutor, chodź. Patrz, dawaj. Znalazłem. Dobra. Mam nadzieję, że będzie pełny. Nie, pełny chyba. Jest, dobrze. Dobra, dawaj, ulepszamy. Ja sobie ulepszam wytrzymałość. Ta, wytrzymałość. O, doskonale. O, i teraz może większy poziom parkouru, na przykład daleki skok. No. Przeskakiwanie przez przeszkodę, wykonać daleki skok lub zwiększenie podczas przedzierania się przez trudne przeszkody. O, Adeuszu, jakieś dwa bachory tutaj są, nie wiem co dobra, z nimi zrobić. Dobrodzieju, przestań się bawić z dziećmi, nie mamy na to czasu. Nie no, zobacz, stoją tu, nie wiem, atakujemy? Ej, faktycznie są tutaj dwa bachory. No. Dobra, pogadajmy z nimi tymi bachorami. Dzieciaki, szukam kobiety o imieniu Maja. Co was śmieszy? Maja nie jest kobietą, to tylko dziewczyna. Zaraz, to ty próbowałaś sprzedać Hubertowi bronię z peków? Tak, ale ten pacan jej nie chciał. Zaczął panikować i mnie pogonił. Gdzie znalazłaś Łazarza? Zapytaj. Nie, od razu, oddaj mi Łazarza! Znaleźliśmy ją. Szwendaliśmy się razem i trafiliśmy na trupa. Zdarza się, był zabity na śmierć. Przeszukaliśmy go, a ja zabrałam to mosiężne coś, bo pomyślałam, że ktoś sypnie za to groszem. O, oddaj mi Łazarza, złodziejko. Oddawaj Łazarza, mała dziewczynko. Muszę mieć tę broń. To bardzo ważne. Mam tak po prostu oddać ci tego mosiężnego cosia? Odwaliło ci? Ten coś tak naprawdę nazywa się Łazarz i należał do ważnego SPK. Jeśli go nie oddamy, będziemy mieć wojnę. Pomożesz nam znaleźć mordercę. No dobra, dam ci to głupie coś, ale za 500. O, kurde, poważna oferta. Negocjuj, nie, negocjuj, albo nie. Niestety, płacę. Bo nie mam pieniędzy, więc nie płacę. Nie płacę. 500? Zwariowałaś? Zresztą, po co ci tyle pieniędzy? Skąd ty się urwałeś? Nie mamy wody, a woda kosztuje. Maja, to niebezpieczne. Chcesz, żeby SP cię aresztowali? Oddaj mi to. Dobra, i tak nikt nie będzie chciał tego kupić. I jeszcze się tym pocięłam. Oj, łatwo, 500 zaoszczędzone. No, jakbyś musieli... Mała dziewczynka zrobiona w chuja, pasuje. Powinno być tak, masz tu 500 zł, dawaj. No, dobra, biznes no to dobra, biznes. Łatwiutko. Czy jest coś jeszcze, co możemy podpierdolić? Chyba nie. Nie, chyba nic. A nie, nie zobacz, ma. Tutaj, mural. Widziałeś? Mural? No, co tutaj, ty robisz? Zobacz. O, tutaj. Mural, faktycznie. Przetrwają najsprytniej. Nie, no fajnie, fajnie, co nie? A tutaj coś jeszcze jest w tym pokoju? Chodź tutaj. No, zobacz. Chyba jest. Uuu. Nic tu nie ma, Akon. Taczka. No, niestety. Mam Łazarza. Ej, super. Zanieś go do Aitora. To będzie idealny prezent urodzinowy. Choć nie wiem, kiedy ten Fiut się urodził. Będę przy stacji metra. Okej. Okay. Dobra, czyli schodzimy na dół. No, tak, nie ma problemu. Schodzimy stąd. Dobrze, że mamy to ulepszenie, bo dzięki temu jestem bardziej zajebisty. Dobra, ten wiatrak działa. Dobra, no to co? Idziemy chyba idziemy do tego Schneidena, co nie? A czekaj, mamy niebieski, 60 metrów jakiś? Czyli co mamy? Niebieski? Ja mam taki niebieski znacznik, co to oznacza? Muszę to sprawdzić. Spotkanie! Spotkanie! Bladuszu, musimy iść na spotkanie. A tu mamy jakieś anomalie GR.
Może chodź na tę anomalię Giegere. Gdzie masz anomalię Giegere? No tutaj. A, no to jest ten silny zombiak do rozwalenia. No to dawaj, zabijemy go. Myślisz, że damy radę? No dobra, niech będzie. O, jest tam, rzeczywiście. Dawaj go zabijemy i będziemy mieli jakieś fajne rzeczy. Idę. Dawaj, cwaniakuje. Widać, że słabe już, dawaj. Myk! Oj co? Myk! Myk! Dawaj go, z nim. Dawaj w niego tą butlą z gazem! Tylko ty umiesz, Mateuszu, w niego tym rzucić. Dobra, ja w niego rzucę, ale musi do mnie podejść. O nie, on się tam, bo jak nie wiem co odpalić? Mutuje! Się odpalę jak ktoś. Biorę dzidę! O, jak ruszył. Myk! Dostał dzidą! Ej kurde, on ma dużo HP, ty! A! Pluje we mnie jakimś gównem! Wal w niego! Jebło! Prawie nic nie stracił! O, jakieś jaja z niego tu! Ała! Matko jedyna! Wyleć się, dobrodzieje, jak masz okazję! Wyleć się, bo widzę, że życie... Leczę się! No i uciekam! Dobra, zaraz go zdornę! Jeszcze nie wiem jak, ale zaraz to zrobię! Niech się tylko ustawi jakoś sensownie! Dobra, teraz to zrobię! Musimy go pokonać! On jest tutaj, w tym samochodzie! Przez do samochodu, nie wiem jak tam do niego się dostać, bo wszystko ma przysokło. Więcej butli, wrzuć mu tam butle! Ej, dobry pomysł, on tutaj jest otoczony! O, kurde, wyskoczył! Wylecał. Rzucam w niego! Kurde, nie trafiłem! Dobra, trzeba, idę do niego, jolo! Dobrze, jak odpalić tą butlę, Bladeuszu? Nie, X musi przytrzymać! X? Tak! Dobra! Myk, poszło! Ale dupie! Mateuszu! Jebłem go, to jebłem! Kurwa, jebnął we mnie, coś mnie jebnęło! Ale on chyba go zabolało! A, żyjesz, dobra. A, żyje. Dobra, leczę się. Luniki przed tymi drzwiami robi w ogóle. Co za chłop? Dobra, damy radę, już mu jest jedna piąta życia, już mu zeszła. To już teraz z górki! Ach. No niestety, źle rzuciłem. Albo i dobrze. Ej, może dzidą w niego rzucajmy, to jest dobry moment. Dobra, ja w niego dzidą walnę. Bo to jest dużo dzid. Kurde, no jest... I on też można... Kurde, ale i walłem. Ej, to jest w ogóle inhibitor pobliżu, ale chyba trzeba go zabić. O, musimy go zabić, nie mamy wyboru. Ej, dawaj go skopa, teraz! O, nie wyszło. Kurde. Gdzie on jest? Kurde, no nie trafiam go z tej dzidy, co jest grane? Jeb go, kurwa! Ej, pamiętaj, że z wyskoku możesz go z tego zwalnąć, z kopa, co nie? Mek! O kurde, jak on mocno bije. Dobra. Ała, wjebnął mnie! Dobra. Dobra, jebłem go! Dobrze ci idzie, Mateuszu, tak trzymaj! Dobra, połowa już zeszła mu! Jeszcze tylko drugie tyle i będzie po robocie! Mateuszu, idę z prezentem, nie martw się! Dawaj, mamy go! Myk! Bum! O kurde! Ale mocno! Ogryzło mnie, fest! Ała! Muszę stąd uciekać! I się wyleć! Kurwa, nie wyszło na mnie! Skorpijski skok nie wyszedł! Cholipka! Dobra, połowa życia już! Muszę grzyby zaraz popierdzielać! Dobra, zjem trochę grzybów! O tak, grzyby! My tu się apteczki zaraz skończą! Dobra, jakby dobrze. Co, to ja cię wyleczę, bo trochę mam apteczki, czek jeszcze! No, będę mógł sobie skracać więcej, ale czekaj, ja tutaj widziałem, że była jeszcze jedna butla! Kurde, dopiero połowa życia! Kurwa, zniknął! Ale przeskoczyłem przez tą linę, ja pierdziele. Ty, nie mogę... O. Dobra. Dobra, odporuj grzybu. Grzyby UV. Jedz. Nie, zombiaku, nie teraz! Jem grzyby, nie widzisz? Dobra, patrz ile mu życia już zeszło. Zaraz go pokonamy, dobrodzieju. Biorę dzidę. Dobra, jebłem go z dzidy, jest osłabiony. Dobra. Idę z kolejną butlą! Ja cię kręcę w powietrzu, bo jebłem z kopa! Zostaw mnie! O kurde, ale dostałem, muszę cię wyleczyć. Au! Ale dupło! Kurwa, coś mnie zajebało! Pomóż mi, dobrodzieju! Już idę! Uważaj, bo to jest szybki zombiak! A! Rzeczywiście, bije jak cholera! O kurde! Przerąbany! Gdzie ty jesteś? Na tym dachu, gdzie z nimi walczyłem! Ożywiam! Chyba ożywiłem, nie wiem! Uciekam! Kurwa!
Dobra, trochę mamy przerąbane. Trochę tak, trzeba na początku z tymi zombiakami się zająć. Dobra, trzeba tymi szybkimi zombiakami się zająć. Póki się nimi nie zajmiemy, to nie ma sensu walczyć. Ło, jaki szybki! No mówię! Jeszcze jeden! Dobrze, zleciał! Dobra, wyleczę się szybko. Dobra, to się wyleczyłem. Dobra, jeszcze. Dobra, mało życia został, damy radę. Rzuciłem w niego czymś, nie wiem czym. Dawaj, dawaj, zaraz go załatwimy. Wyczek, widać, że jeszcze jest... Rzucam w niego fajerwerkami, to na pewno... Na nim zrobi różnicę. Chyba zadziałało, nie będzie fajerwerek, ale nie jebnął. Dobra, dawaj, jest osłabiony. Jest już blisko, jest już blisko. Ale go na pyrę! O, uciekł. Dawaj go, rzucamy się na niego obydwoje, tego nie ogarnie. Jebłem go z kopa! O, ale żeś zrobił! Przyszykuję! O, wino ze starego świata! Dobra, chodź szybko, bierzemy gierę i spierdzielamy stąd! Bierzemy te gówno, te inhibitor, co tam jest? O, chwila! Tutaj, o. Dobra, jest inhibitor chyba! Jest inhibitor! Dwa chyba nawet inhibitory, nie wiem! Kurde, co ty tam znalazłeś, bo ja tu zabijam zombiaki! Inhibiatory! Nie, muszę mieć jeszcze jeden inhibiator. O kurwa. Ta inhibiatory zaraz. Dobra, zaraz będę musiał do... Zaraz pójdę. Zaraz pójdę do strefy. Są takie grzyby w razie W? Dodatkowo nie ma. O kurde, ale zabiłem zombiaków. Dobra, chyba z 1000. Tam w środku zobacz sobie, ja muszę iść do tej bezpiecznej strefy, bo... Dobra. Nie chcę używać już grzybów, a zaraz mi odporność spadnie. O! Dawaj sobie do środka i obczaj, co tam jest. Fajne rzeczy. Warto było zabić tego lamusa. A tutaj to... sobie ciała popszukuję. O, o. O, nie, w sumie to niedobrze. To się przyda. Rzeczywiście, ty. Miał grzybów. No mówię, tu niedaleko jest ten, jak coś niedaleko jest, wiesz, no kryjówka co nie, ale musisz tu dobiec. No, czemu on tu nie chce zejść? No co za debil. Dobra, mamy to. Dobra, gdzie jest kryjówka? Tutaj. Tutaj zaraz obok jest, byczku, tutaj zaraz obok. Nie wiem, czy zdążę 30 parę sekund. Powinien zdążyć, dawaj, dobrocieju. Biegnij, ile sił w kopytkach! O, i zaliczone! Walka z bossem, chyba z lamusem! O, dobra, udało się! Uff! Załatwiliśmy go na cacy, dobrodzieju, nie? Ja pierdzielę, ale były emocje! O, no. Powiem ci, że grubo! Uff! No dobra! No, emocje były! I teraz można w końcu sobie bezpiecznie odpocząć. O, dokładnie, kurde. Patrz, dodatkowo mam świeże pieczywo. Ach, idealnie dobrze. Świeże pieczywo? O, tutaj proszę. Na stole leży, widzisz? Na stole? No. O, proszę, ładny chlebek tutaj. No, nie wygląda jakoś super świeżo, ale niech będzie. I to chyba dobry moment, żeby zakończyć ten odcineczek. Dobry. Oj, tak, tak, jak najbardziej. Bardzo emocjonujący pojedynek, ale to dopiero początek epickich przygód w Gliwicach, zwanych Gierzeszowem 2. I pamiętajcie, odcinki naprzemienne, więc następną u Bladiego, a później znowu u mnie. I naprzemiennie. No, nara.